Bajki braci Grimm opowiada Ewa Błaszczyk. To dla ciebie Olu i dla wszystkich chorych dzieci. Kopciuszek. Pewnemu bogatemu człowiekowi zachorowała żona czując że śmierć się zbliża wezwała córkę jedynaczkę i powiada dziecko kochane bądź dobra i pobożna a pan bóg cię nie opuści będę patrzeć na ciebie z nieba i zawsze będę przy tobie po czym zamknęła oczy i umarła dziewczynka chodziła codziennie na grup matki i według jej przykazania była dobra i pobożna zima nadeszła przykryła grób śniegiem a kiedy z wiosną śnieg stopniał, ojciec sieroty ponownie się ożenił. Nowa żona przyprowadziła ze sobą dwie córki. Były piękne i gładkie na twarzy, ale serca miały czarne i zazdrosne. Dla pasierbicy rozpoczęły się smutne czasy. Co? Ta głupia gęś ma siedzieć z nami w pokoju, mówiły córki. Kto chce jeść chleb, musi na niego zarobić. Precz. Dziewko kochana. Odebrały się rocie jej piękne suknie, ubrały ją w starą kapotę i dały drewniane trzewiki. Patrzcie, jak dumna księżniczka się wystroiła, wołały ze śmiechem i zaprowadziły ją do kuchni. Musiała od rana do wieczora ciężko pracować, wstawać o świcie, nosić wodę, rozpalać ogień, prać i gotować. Siostry robiły jej ciągle przykrości, wyśmiewały się z niej, wsypywały do popiołu groch i soczewice. Także biedna dziewczyna musiała siedzieć i wybierać je? Nie miała łóżka i wieczorem kładła się spracowana na kominie w popiele? Nazywano ją kopciuszkiem, bo zawsze była brudna i zasmolona. Pewnego razu ojciec jechał na jarmark, zapytał swoje pasierbice, co ma im przywieść. Piękne suknie, powiada jedna, a druga prosiła o perły i brylanty. A ty, kopciuszku, czego chcesz? Ojcze, przywieź mi gałązkę, która pierwsza trąci cię po kapeluszu, kiedy będziesz powracać. Ojciec kupił dla pasierbic piękne suknie, perły i diamenty. Wracając jechał pomiędzy zielonymi krzakami, gałązka leszczyny trąciła go i zrzuciła mu kapelusz. Ułamał ją i zabrał do domu. Wróciwszy do siebie dał pasierbicom to, co miał dla nich, a kopciuszkowi leszczynową gałązkę. Sierota podziękowała, poszła na grób matki i posadziła gałązkę. Zapłakała, łzy pociekły na ziemię i podlały gałązkę, która wyrosła na piękne drzewo. Sierota chodziła na grób trzy razy dziennie, płakała i modliła się. Zawsze biały ptaszek siedział na drzewie i jeżeli dziewczyna wyraziła jakieś życzenie, rzucał jej to, czego chciała. Razu jednego król urządził zabawę, która miała trwać trzy dni. Zaproszono wszystkie panny, młode i ładne, żeby syn królewski mógł jedną z nich wybrać na żonę. Siostry dowiedziawszy się, że i one mają być na balu u króla, ucieszyły się bardzo. Zawołały kopciuszka i mówią – uczysz nas? Wyczyść nam trzewiki i pozapinaj sprzączki. Pójdziemy na zabawę do pałacu królewskiego. Siostra usłuchała, ale zapłakała, bo także chętnie poszłaby tańcować. Poprosiła macocha, żeby jej pójść pozwoliła. Ty, kopciuszku? zawołała macocha. Jesteś zakurzona, brudna. Nie masz ani sukni, ani trzewików, a chcesz tańcować? Ale dziewczyna usilnie prosiła, więc macocha w końcu powiada: Wsypałam ci miskę soczewicy do popiołu. Jeżeli wybierzesz ją w dwie godziny co do ziarenka, to możesz iść. Dziewczyna wyszła tylnymi drzwiami do ogrodu i zawołała Hejże gołąbeczki, hejże turkaweczki i wszystkie ptaszyny, wy nieba dzieciny Prędko przybywajcie, ziarnka przebierajcie, dobre do kociołka, a złe do gardziołka Natychmiast dwa białe gołąbki wpadły przez okno do kuchni Za nimi turkawki, a w końcu nadleciały wszystkie ptaszki spod nieba i padły na popiół Gołąbki pokiwały główkami i dalej rzedziobać stuk, 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 inne ptaszki także stuk, 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 stuk. Wybrały wszystkie dobre ziarenka do miski. Nim godzina upłynęła, ptaszki skończyły i odleciały. Dziewczyna pobiegła czym prędzej do macochy, ciesząc się, że pójdzie na wesele. Ale macocha odpowiedziała, nie kopciuszku, nie masz sukni i nie umiesz tańczyć, wyśmieją cię tylko. Kopciuszek w płacz, więc macocha znów powiada – jeżeli za godzinę wybierzesz z popiołu jeszcze dwie miski soczewicy, to pójdziesz z nami. A w duchu myślała – ona tego nigdy na świecie nie zrobi. I wsypała dwie miski soczewicy do popiołu. Dziewczyna biegnie znów do ogrodu bocznymi drzwiami i woła – hejże gołąbeczki, hejże turkaweczki, wszystkie ptaszyny, wy nieba dzieciny, prędko przybywajcie, ziarnka przebierajcie, dobre do kociołka. A złe do gardziołka. Dwa gołąbki białe wpadły do kuchni, za nimi turkawki i wszystkie inne ptaszki z nieba i padły na popiół. Gołąbki pokiwały główkami i dalej rzeziobec. Stuk, stok, 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 stuk, 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 stuk a za nimi pozostały ptaszęta stuk, stok, 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 po wybierały ziarnka do kociołka. Pół godziny nie minęło, ptaszki skończyły robotę i odleciały. Kopciuszek z radością niesie miskę do macochu, bo myśli, że pójdzie na wesele. Ale macocha mówi nic nie pomoże, nie będziesz na balu, bo nie masz sukni i nie umiesz tańczyć, tylko wstydu byś nam narobiła. Obróciła się i pojechała z dumnymi córkami.